Witajcie w kolejnym filmiku. W sumie nie do końca wiem, jak zacząć, bo już dawno żadnego vloga nie nagrywałam. Jak wiecie, byłam w Chorwacji na obozie. No i teraz ostatnio też nie nagrywam, bo jak może słyszycie, mam chore gardło, taką chrypę i kaszle. Więc nie chcę tego gardła nadwyrężać, ale że przez kilka najbliższych dni będzie się działo coś ciekawszego oprócz mojego siedzenia w domu, to postanowiłam, że jednak muszę to nagrać. Dlatego też teraz w najbliższym czasie, w ciągu najbliższych dni powstaną takie vlogi. Mam nadzieję, że całkiem fajne, to się okaże. Bo dzisiaj jadę do Wrocławia na takie małe zakupy i odebrać z dworca gościa specjalnego. Kto to będzie, pewnie wszyscy wiedzą, no ale udajmy, że jednak nie. Generalnie odkąd wróciłam z Chorwacji, dosłownie nic mi się nie chce, ale dzisiaj dla mojego gościa specjalnie się poświęcę i w końcu wezmę się za siebie. Zrobię sobie takie małe spa. Rano już nałożyłam na włosy maseczkę, a teraz bym może przeszła do twarzy, żeby jakoś wyglądać w tym wielkim wrocławskim świecie. Ostatnio powróciłam do tego produktu Garniera Czysta Skóra. To jest ten kosmetyk 3 w 1, żel myjący, peeling, maseczka. Dzisiaj chciałabym go użyć przede wszystkim jako ta maseczka, ponieważ ona świetnie oczyszcza i sprawia, że moja skóra, że tak ujmę, może w końcu dychać, a czuję, że obecnie ma z tym małe problemy. On ma w składzie glinkę, a moja cera glinkę uwielbia, także mam nadzieję, że również dzisiaj u mnie dobrze ten produkt się sprawdzi. Zawsze mnie śmieszy, kiedy ludzie pokazują się publicznie w maseczkach. Nie wiem dlaczego, no bo jednak maseczka to maseczka. No nie sądzicie, że jest to dosyć zabawny widok? Zaraz jadę do Wrocławia, ale przyszłam do Was z jeszcze jedną informacją. Mianowicie wiecie, że my youtuberki często polecamy Wam różnego rodzaju konkursy i właśnie taka rekomendacja nastąpi w tym momencie. Chciałabym Was serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w konkursie Garniera, w którym możecie wygrać taką dosyć nietypową rzecz, ponieważ rzadko kiedy ktoś z nas ma możliwość wzięcia udziału w czymś takim. Główną nagrodą jest udział w teledysku Dawida Kwiatkowskiego. Czy go lubicie, czy go nie lubicie? Wydaje mi się, że to jest całkiem niezłe przeżycie i z chęcią sama bym w czymś takim wzięła udział. Zasady są bardzo łatwe, bo wystarczy, że w okresie trwania konkursu, czyli od 11 sierpnia do 4 września, kupicie produkt Garniera i zachowacie paragon, po czym strzelicie sobie selfie i wrzucicie je na stronę konkursową, a tam udzielicie jeszcze odpowiedzi na pytanie. Także no nie napracujecie się za bardzo, a nagroda jest jednak fajna i to chyba każdy musi przyznać. To jest strona konkursowa, link do niej znajdziecie w opisie i tutaj są wszystkie szczegóły dotyczące konkursu, także jeżeli jesteście chętni, no to serdecznie Was zapraszam do wzięcia w nim udziału. Patrzcie, już nagrywasz? Tak. Ktoś mnie tutaj poznaje? Nie. O! Nie, no ja przepraszam, ale ja jestem nieżywa od tego. Chciałabym złożyć skargę na Alex Mando Style, gdyż nie chce ze mną i z Mają pójść do Starbucksa. Bo ja nie lubię Starbucksa. Ja może nie lubię Starbucksa. No można, ja wolę Costa Cafe. A nie, powiem ci, że ja też wolę, ale idziemy do Starbucksa. Idziemy właśnie po Weronikę. Chyba już przyjechała, ale nie mam pojęcia, na jakim jest peronie. Nasza niespodzianka przejmuje vloga. Dobra. Ojeju. Już nie niespodzianka. Cześć. Właśnie piję sobie herbatkę. Jak zawsze u mnie. U mnie jest zawsze herbata. Nawet jeżeli ona jest z McDonalda. I jedziemy właśnie w stronę brzegu. Tak, brzegu. To takie było zawahanie, czy na pewno w stronę brzegu. Gdzie nas wiedziesz, ojcze? Koło brzegu. Oj, ojej. Chyba w drugą stronę. Przed nami. A my jesteśmy chore. No jak na bliźniaczki wstało. No, dokładnie. Jak chorujemy, to razem. Obie piłyśmy herbatę, to też super. Coś jeszcze obie razem robiłyśmy? Obie mamy pokój na meetupie. Jeju, obie jedziemy na meetup. Jest, właśnie, no, obie jedziemy potem gdzieś straszne. Indziej, ale nie wiem czy na pewno, więc nie będę zdradzać. Obie jedziemy do Sieradza. Halo, halo. Budzimy się. Przyszłyśmy do kawiarni na drugie śniadanie. Zamówiłyśmy sobie latte macchiato z bitą śmietaną i kostkę, krówkę, tak?
krówkę. Weronika wzięła sobie krówkę, a ja napoleonkę, czyli moje ulubione ciastko. I zaraz pani chyba nam przyniesie, to wam pokażemy, jak to ładnie, smacznie wygląda. Przyszły nasze słodkości. O, latte. Jedyna kawa chyba, którą lubię. Hejka. Jak już pewnie słyszycie, jeżeli chodzi o mój głos, no to poprawy raczej nie ma. Powiedziałabym nawet, że jest coraz gorzej. I mój głos już w ogóle nie brzmi jak mój. Idziemy do Brico. O, marsze. Bo choinkę, ja sobie. Choinkę. Na ja Oli sobie... podwórko, którego nie ma. Ja w mamie coś w prezencie chcę dać z brzegu i po prostu stwierdziłam, że kupię jej choinkę. Ponieważ moja mama kocha choinki. Wiem! I teraz. Nie, nie, nie! Kupmy słoik i napiszmy brzeskiego powietrza. A. Bo brzeskie powietrze moja leczy rany. Moja sestra ma urodziny za 2 dni. I w sumie to muszę jej dać jakiś prezent. No i ja stwierdziłam, że może coś jej kupię w Brico Merche, na przykład doniczkę. Ja myślę, że doniczka byłby to naprawdę świetny prezent. Albo żarówkę. Tak, więc wiecie co, jak chcecie mieć Weronikę za siostrę, to dla prezentów nie polecam. 14 lat ma, więc myślę, że jej się prezent doniczka i... Nie, idziemy po taśmę montażową, bo ja chcę sobie przykleić ramki na ścianę, żeby mieć wspomnienia z tych wakacji. No, Ola już zdechła. I ogólnie... Nie no, tam jakoś było lepiej. Ej, ona ma już chyba mnie dość. Masz mnie dość? Tak. Miała być inna odpowiedź. Uwaga, uwaga, apel do dziewczyn z Krapkowic, tak, to są twoje koleżanki z Krapkowic, że tutaj kolega faktycznie mnie zna, żebyście mu uwierzyły, że na snapie to byłam ja, to była moja twarz. To on, to naprawdę on i to naprawdę ja. Pozdrawiam Julię, Sonię, Natalię, Marcelinę i Wiktorię. Ale ich dużo. Hej, więc dostałam teraz pilne zlecenie zakończyć wam pięknego vloga. Ola w tej chwili przerabia moje zdjęcia i jest zajęta. Ale ja chcę pomachać. Cześć. I ogólnie to mam nadzieję, że vlog wam się spodobał. Vlog był z 2 dni. Także do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, pa!